W tym filmie zrobimy sobie kilka przykładów na mnożenie wielomianów i mam nadzieję, że dzięki temu nabierzecie wystarczająco wprawy, żeby rozwiązywać takie zadania samodzielnie. Zacznijmy od prostego zadania. Powiedzmy, że chcemy pomnożyć 2x razy 4x minus 5. Od razu skorzystajmy tutaj z własności rozdzielności mnożenia. Tak naprawdę to zawsze, kiedy wykonujemy mnożenie wielomianów, korzystamy z tej własności. A zatem skorzystajmy z tej własności. To jest 2x razy 4x, 2x razy 4x plus 2x razy minus 5 lub możemy powiedzieć minus 5 razy 2x, a więc minus 5 razy 2x. Wyłączyłem tutaj przed nawias po prostu 2x. Ten pierwszy wyraz będzie równy. Możemy przemnożyć przez siebie współczynniki. Pamiętajcie, 2x razy 4x to to samo co... możecie zmienić kolejność mnożenia. To jest to samo, co 2 razy 4 razy x razy x. A to jest to samo, co 8 razy x kwadrat. Pamiętajcie, że x do pierwszej razy x do pierwszej dodajemy do siebie wykładniki. Mam na myśli, no wiecie, x razy x to x kwadrat. A zatem ten pierwszy wyraz będzie równy 8x2, a ten drugi minus 5 razy 2 to minus 10x. Nieźle. Zróbmy teraz trochę trudniejszy przykład. Powiedzmy, że mamy 9x do potęgi trzeciej razy 3x2 minus 2x plus 7. Po raz kolejny skorzystamy tu z własności rozdzielności mnożenia. Przemnożymy 9x do 3 przez każdy z tych wyrazów. A zatem 9x do 3 razy 3x, kwadrat. tym razem jeszcze to zapiszę, a w kolejnych przykładach zaczniemy to obliczać w pamięci. A więc to będzie 9x do 3 razy 3x, kwadrat. później mamy plus, albo zapiszę to w ten sposób: minus 2x razy 9x do 3 plus 7 razy 9x do trzeciej. Czasami zapisywałem 9x do trzeciej na początku, a czasami zapisywałem to dalej, ponieważ chciałem mieć ten znak minus tutaj, ale kolejność w jakiej mnożymy te czynniki nie robi nam żadnej różnicy. A więc ile będzie wynosił ten pierwszy wyraz? 9 razy 3 to 27 razy x do Możemy dodać do siebie wykładniki. Wynika to z własności wykładników potęg. A zatem to będzie x do potęgi 5. Minus 2 razy 9 to 18x do... Mamy x do pierwszej i x do trzeciej, więc x do potęgi czwartej plus 7 razy 9 to 63x do trzeciej. I uzyskaliśmy taki elegancki wielomian stopnia piątego. Zróbmy sobie teraz przykład, w którym będziemy mnożyć dwa dwumiany. Za chwilę wam pokażę, co mam na myśli. W czasie zajęć z algebry będziecie mieli z tym do czynienia bardzo, bardzo, bardzo często. Powiedzmy, że mamy x minus 3 razy x plus 2. Chcę wam pokazać, że wszystko tutaj opiera się na własności rozdzielności mnożenia. Zapiszę to w ten sposób. Zapiszę to w ten sposób. Razy x plus 2. Udajmy, że to jest po prostu jedna duża liczba. W zasadzie tak właśnie jest. Gdybyśmy znali wartość x, to całość byłaby liczbą. A zatem pomnożymy to przez każdą z tych zmiennych. To będzie x minus 3 razy, razy ten zielony x, plus, plus x minus 3, x minus 3, razy to zielone 2. Pomnożyliśmy tylko wszystko przez x minus 3. Tak właśnie działa własność rozdzielności. Zapamiętajcie, gdybym miał a razy, a razy x plus 2, ile by to wynosiło? To wynosiłoby, to wynosiłoby a razy x plus a plus a razy plus a razy 2. A zatem tutaj, widać, że x minus 3 jest równe a. Po prostu to pomnożyliśmy. I teraz znowu skorzystamy z własności rozdzielności. W tym przypadku będziemy mnożyć x przez x minus 3, a później będziemy mnożyć 2 przez x minus 3. Mogliście się już przyzwyczaić do tego, że x jest po drugiej stronie, ale to nie ma znaczenia, bo po prostu mnożymy to przez siebie. A zatem to będzie będę się trzymał tych kolorów, to będzie x razy razy x minus 3 razy x plus. Plus x razy 2. Zobaczcie, ile muszę się namęczyć, żeby zaznaczyć dla Was wszystko na kolorowo, ale myślę, że to jest pomocne. Minus 3 razy 2. Pomnożyłem tutaj wszystko przez x, a tutaj przez 2. Wkrótce wejdzie Wam to w nawyk. W zasadzie można to zrobić w jednym kroku, po prostu mnożąc każdy wyraz z tego nawiasu przez każdy wyraz z tego. W przyszłości na pewno znajdziemy na to szybszy sposób, ale tutaj chcę, żebyście się po prostu zapoznali z samą ideą. A zatem czemu to będzie się równać, to będzie równe x kwadrat, to będzie minus 3x, to będzie 2x, a to tutaj to będzie minus 6. Zatem to będzie x kwadrat minus 3 plus 2, czyli minus 1, minus x minus 6. Przemnożyliśmy to wszystko przez siebie. Zanim przejdziemy do rozwiązywania kolejnego zadania, chcę Wam pokazać, że możecie to obliczyć także w pamięci. Nie musicie przechodzić przez wszystkie etapy. Chcę Wam pokazać, że to wszystko naprawdę opiera się tylko na własności rozdzielności mnożenia. Na szybko można to obliczyć w ten sposób. Przykładowo, jeśli mamy x minus 3 razy x plus 2, to dosłownie musimy tylko pomnożyć każdy wyraz stąd przez każdy wyraz stąd. A zatem ten x razy ten x otrzymujemy x kwadrat, ten x przez to 2, a więc plus 2x. Później mamy to minus 3 razy to x minus 3x. Później mamy minus 3 razy 2, a to jest minus 6. Po uproszczeniu otrzymujemy x kwadrat minus x minus 6. Odrobina ćwiczeń i wejdzie wam to w nawyk. Kolejna rzecz, którą chcę wam pokazać, również opiera się na własności rozdzielności mnożenia, ale tym razem będziemy mnożyć dwumian przez trójmian. Przez trójmian. Wiele osób uważa, że to coś strasznego, ale wystarczy, że podejdzie się do tego spokojnie i wszystko będzie dobrze. 3x plus 2 razy 9x kwadrat minus 6x plus 4. Moglibyśmy zrobić to dokładnie tak samo, jak zrobiliśmy to na poprzednim filmie. Moglibyśmy dosłownie wziąć to 3x plus 2 i przemnożyć je przez każdy z tych trzech wyrazów, a więc przemnożyć 3x plus 2 przez każdy z tych wyrazów, a później przemnożyć każdy z tych wyrazów przez 3x plus 2. Ale to zajęłoby bardzo dużo czasu i w zasadzie nigdy się tego tak nie robi. Niemniej jednak wynik takiego działania byłby taki sam jak wynik, który uzyskamy naszym sposobem. Kiedy macie do czynienia z większymi wielomianami, to najprostszym sposobem, jaki przychodzi mi do głowy na ich pomnożenie, jest obliczenie tego w taki sam sposób, jak mnoży się duże liczby. Zapiszę to w ten sposób. 9x2 minus 6x plus 4 i pomnożymy to przez 3x plus 2. Kiedy mnożymy liczby całkowite, to mają one swoją pozycję jedności, dziesiątek, setek, w tym przypadku wyrazy będą miały swoje stałe pozycje. Pozycja pierwszego stopnia, pozycja drugiego stopnia, pozycja trzeciego stopnia, o ile taka jest, a w tym filmie taka się pojawi, a zatem musimy umieszczać wyrazy na odpowiednich dla nich pozycjach. Zróbmy to. A więc zaczynamy tutaj i wykonujemy mnożenie praktycznie tak samo jak przy zwykłym mnożeniu pisemnym. 4 razy 2 jest 8, zapisujemy to na pozycji jedności, na pozycji stałych. 2 razy minus 6, 2 razy minus 6 jest, 2 razy minus 6x to minus 12x, minus 12x. 2, dopiszę tutaj plus, 2 razy 9x kwadrat to 18x kwadrat. A więc zapiszę to na pozycji x podniesionych do kwadratu. Teraz zajmijmy się częścią z 3x zaznaczę to na fioletowo, żebyście widzieli różnicę. 3x razy 4, 3x razy 4 to 12x, dodatnie 12x. 3 razy minus 6x ile to jest? x razy x to x kwadrat, a więc musimy to zapisać tutaj. A 3 razy minus 6 to minus minus 18. I na koniec 3x razy 9x kwadrat. x razy x do kwadratu to x do potęgi trzeciej. X do potęgi trzeciej. 3 razy 9 to 27. Zapisałem to na pozycji x do trzeciego stopnia. Po raz kolejny będziemy dodawać do siebie wyrazy podobne. A więc mamy 8, bo nie ma tu żadnych innych wyrazów stałych, tylko 8. Minus 12x plus 12x się redukuje. 18x kwadrat minus 18x kwadrat się redukuje, a więc zostaje nam tylko 27x do trzeciej. A zatem to równa się 27x do trzeciej plus 8. I gotowe. Możecie stosować tę technikę do mnożenia trójmianów przez dwumiany, trójmianów przez trójmiany, albo możecie mieć tutaj nawet 5 wyrazów. Piąty stopień przez piąty stopień. To zawsze będzie działało, o ile będziecie pamiętać o umieszczaniu wyrazów na właściwych pozycjach, zgodnych ze stopniem ich współczynników.